Witam państwa serdecznie i zaczynamy Kolegium, nasz magazyn redakcyjny, a moimi państwa gośćmi są Marzena Nykiel, redaktor naczelna portalu w polityce.pl. Dzień dobry. Aleksander Majewski, dziennikarz, publicysta, wydawca portalu w polityce.pl. Również wszyscy również piszemy do sieci, gadamy tutaj i tak dalej. Gadamy, to posłuchajmy chwilę, wyjątkowo niech dziennikarze nic nie mówią. Zobaczmy ten krótki materiał, który bardzo dobrze, moim zdaniem, podsumowuje to, co dzieje się dzisiaj na tej linii polsko-żydowskiej. Nasz premier wyraził się jasno. Sam jestem synem ocalonych z Holokaustu. Jak każdy Izraelczyk i Żyd mogę powiedzieć, nie zapomnimy i nie przebaczymy. Było wielu Polaków, którzy kolaborowali z nazistami i tak jak powiedział Izak Szamir, któremu Polacy zamordowali ojca, Polacy wyssali antysemityzm z mlekiem matki i nikt nie będzie nam mówił, jak mamy się wyrażać i jak pamiętać naszych poległych. No właśnie, pan Israel Katz potem zmienił nieco zdanie, już nie mówił o wysysaniu antysemityzmu z mlekiem matki, mówił natomiast o tym, jak to wielu Polaków kolaborowało z Niemcami. Dzisiaj bardzo mocny wywiad w Harecu, to premier Morawiecki, dawno nie usłyszałem takich ważnych słów i mocnych w kontekście polsko-izraelskim. Marzeno, no właśnie, jak wyjść z impasu, bo dziś tak naprawdę stajemy w obliczu z jednej strony wypowiedzi, z drugiej strony wypowiedzi, co z tego może wyniknąć? No przede wszystkim musimy być nieustępliwi i bardzo stanowczy, bo jeżeli my sami własnej tożsamości bronić nie będziemy, to naprawdę nikt nas nie obroni. I mamy tego dowody na każdym kroku. Minister Katz do tej pory nie przeprosił i nie zamierza tego zrobić. To jest już tak buńczuczna postawa, wręcz antypolska i można by ją nazwać wręcz rasistowską, no, że wypadałoby, żeby strona izraelska coś z tym zrobiła, ale ona na razie również nie reaguje. Bardzo dobrze, że ukazał się wywiad premiera Morawieckiego w Harecu, ale to jest stanowczo za mało. No właśnie. Za mało i za późno. Zwłaszcza, że podczas konferencji bliskowschodniej, która miała miejsce w Polsce kilka dni temu, no tam oskarżenia pod adresem Polski padały z każdej strony. Niestety nie tylko izraelskiej, ale i amerykańskiej. I widać było, że jest to jakaś tam niepisana agenda, żeby nas zaatakować, bo trudno odmówić pani Mitchell, amerykańskiej dziennikarce z wieloletnim stażem, doświadczeniem, tego, że mogłaby być, nie wiem, że to mogło być przejęzyczenie, no, czy brak Mitchell przygotowania. Wie, o czym oczywiście, mówiła, że tak. Czyli widać, że no właśnie jest taka agenda, trzeba, żeby zaatakować Polskę. Poza tym no pan Mike Pompeo mówił o odzyskiwaniu mienia żydowskiego bezspadkowego, tak? Wraca temat, który rzekomo ambasador dawno... Mosbacher wczoraj to podkreśliła wręcz, że ta sprawa restytucji mienia tak, nie została załatwiona, czyli jest w grze. To jest wszystko bardzo niebezpieczne, bo pokazuje, że jest taki trend, w którym Polska ma czuć się winna, właśnie dlatego ją należy oskarżyć o zbrodnie, których nie popełniła. Pamiętajmy, że to właśnie Polacy ginęli dlatego w czasie II wojny światowej, ginęli bohaterskie, żeby móc ocalić naród żydowski. Ilu Żydów zostało przez Polaków ratowanych? No wystarczy zobaczyć Wiad Waszem, prawda? A no właśnie, a to przecież nie wszyscy. To no, są to tylko sprawiedliwi wśród narodów świata. A ile jest takich, którzy nie zostali tam jeszcze zaznaczeni? Pamiętajmy o jednym. Jeżeli my się nie obronimy, to nikt nas nie obroni. I mam ogromne pretensje do Polskiej Fundacji Narodowej, że nie przygotowała się w żaden sposób do tego szczytu, który był szansą na przekazanie naszej narracji, naszej opowieści o Polsce w świat. Było tylu dziennikarzy z całego świata. Każdy z nich powinien obficie zostać wyposażony w potężną dawkę wiedzy o Polsce. Nie, powiedzmy sobie szczerze, tam powinna stać ładna pani, ładny pan i każdemu jednemu dziennikarzowi wręczać wielką torbę, tak, ładną z polskimi, tak, tymi multimedialną, tak, o co chodzi. Nie tylko o Ulmów, nie tylko o Jad Waszem, nie tylko o polskiej historii. Mało tego, tak wielka impreza organizowana powinna moim zdaniem mieć takie imprezy studyjne, towarzyszące, czyli przyjazd dziennikarzy wcześniej do Polski, pokazanie tych miejsc, pokazanie Muzeum Ulmów, pokazanie bardzo wielu innych tych, przepraszam, bo jak zwykle przegadałem. Spotkanie z weteranami, ze świadkami historii, wszystko co... Usiedlibyśmy
trójkę, tak jak tu siedzimy, i w 2 godziny rozpisalibyśmy im mniej więcej, my od razu mówię Polskiej Fundacji Narodowej za darmo, rozpisalibyśmy im, jak to trzeba zrobić, kogo trzeba zaprosić i tak dalej. No może jeszcze trzeba byłoby wziąć jakiegoś mądrego historyka, który by to też zrobił za darmo. Przepraszam, Alku, oddaję ci głos. No cóż powiedzieć, leżaczki w Miami się ładnie prezentowały, bo chyba na tym głównie skupili się przedstawiciele Polskiej Fundacji Narodowej, na wczasowaniu, na wylegiwaniu się na plaży. Nie wiem, w jakim, czy to był po prostu wyjazd turystyczny finansowany przez państwo polskie, bo jaki jest pożytek z tego, że państwo się rozłożyli na leżaczkach, fotografowali się, i co z tego mieliśmy? To, że ktoś przyszedł, no owszem, przyszło trochę osób, no ale co z tego? Nic z tego nie wynika. Natomiast w momencie, kiedy Polska Fundacja Narodowa rzeczywiście by się przydała, jak wspomniała Marzena, no jej po prostu nie było. I w moim odczuciu kolejne kierownictwo Polskiej Fundacji Narodowej po prostu powinno się wstydzić, a my mamy prawo wymagać, bo to my jako podatnicy płacimy na taką właśnie fundację i musimy po prostu czegoś oczekiwać, czegoś konkretnego. Niestety Polska Fundacja Narodowa po raz kolejny dała ciała, natomiast jeśli chodzi o sprawy polsko-izraelskie, to wychodzi to, że przez lata byliśmy karmieni tym mitem rzekomo dobrych stosunków polsko-izraelskich, i szerzej, tutaj pozwolę sobie na szerszą refleksję, jesteśmy w dalszym ciągu karmieni taką fałszywą narracją o jakichś dziwnych tworach a la judeo-chrześcijaństwo i tak dalej, i tak dalej. No ja tutaj miałbym pewne wątpliwości cywilizacyjne, na przykład taki może mały, drobny przykład z życia. Znajomy jest w Emiratach Arabskich, wrzuca zdjęcie, jest pod meczetem Maryi Matki Jezusa. Jest możliwe porozumienie między chrześcijanami a muzułmanami? Czy takie samo porozumienie jest możliwe między chrześcijanami a wyznawcami judaizmu? No nie, bo w judaizmie, mimo tego wspólnego korzenia, wiara chrześcijańska jest opluwana i trzeba o tym mówić, a o tym się nie mówi. Mamy taką fałszywą narrację tworzoną, że jesteśmy przecież braćmi w wierze, mamy judeochrześcijaństwo i tak dalej, no tylko są pewne problemy. Otóż nie, spór jest dużo głębszy. Spór jest cywilizacyjny. I z tegoż sporu cywilizacyjnego wynikają również różnice w postrzeganiu prawa. Pamiętajmy, że dla nas, osób, które czerpią z rzymskiego prawa, no podchodzimy indywidualnie do pewnych kwestii. Natomiast w przypadku cywilizacji żydowskiej, no tam jest podejście takie zbiorowe, można powiedzieć, do własności. Mój brat stracił, ja mogę się o to upomnieć. No my trochę inaczej na to patrzymy i z tego też wynikają te problemy z restytucją mienia. Owszem, można powiedzieć, że to jest przesadna ideologizacja, pewnie ktoś już mi przyczepi łatkę antysemity, no ale jeżeli mamy rozwiązywać problem, to musimy rozwiązywać go przekrojowo. Dzisiaj każdy, kto mówi prawdę, nagle okazuje się antysemitą. Jak ze mnie potrafili zrobić antysemitę, to... Chociaż masz brodę. Też. Marzeno, no właśnie, bo przejechaliśmy się mocno po Polskiej Fundacji Narodowej. Ja mam potężne również zastrzeżenia do MSZ-u i nie będę ich krył, bo jeśli Polska Fundacja Narodowa nie mogła zorganizować ładnej pani i pana z torbą gadżetów o Polsce, takich gadżetów, które może zainteresują kogoś, to powinien to zrobić MSZ, przecież też nie najbiedniejsze chyba. Ale szef MSZ-u nie potrafił zareagować na słowa Mike'a Pompeo, które wypowiedział na wspólnej konferencji prasowej. Zamarł, uśmiechał się, potem były uściskiwania, wzajemne uściski. A pamiętacie, pani minister, pamiętacie brawo, taką scenę? Niestety nie mamy tego wideo, bo nie mamy do niego praw autorskich, ale jest taka doskonałe zdjęcie. Jest początek tej imprezy i stoją tam ministrowie również spraw zagranicznych, wchodzi Pompeo, no i tam od czasu do czasu komuś rękę podaje, podchodzi do Czaputowicza, podaje mu rękę, rzeczywiście klepie go, tak powiem, no dobry Czaputowicz, dobry, i idzie dalej. I minister Czaputowicz ma takie niewyobrażalne szczęście na twarzy, jakby nagle przyłączono do Polski bezkrwawo Wilno ze Lwowem i tak dalej, i tak dalej. I tak sobie pomyślałem, smutna godzina. Potem to, co powiedziała Marzena bardzo słusznie, czyli to milczenie owiec czasami. Aż się chce powiedzieć milczenie owiec, przepraszam. W takich chwilach bardzo tęsknię do ministra Waszczykowskiego, który nie pozostawiał takich momentów jednak bez refleksji, bez reakcji. I rzeczywiście, no, wszyscy zdążyli zareagować na to, co powiedziała, na te skandaliczne słowa pani Michel, tylko MSZ zareagował z opóźnieniem. Niestety nawet i premier zareagował z opóźnieniem, bo konferencja już się kończyła, tak, i to po polsku, bez oznaczenia innych instytucji, bez oznaczenia samej autorytety.
Majorki. No więc to było takie chyba takie działanie pozorne na potrzeby polskiej polityki, a nie realne działanie, które miałoby coś załatwić, coś zmienić. To wrócę do tego na chwilkę, co powiedział Alek. Skończmy z tym mówieniem o cywilizacji judeo-chrześcijańskiej. My żyjemy w cywilizacji łacińskiej. Cywilizacja żydowska to są jednak dwie różne rzeczywistości. Trzeba oczywiście rozmawiać, trzeba ale się szanować. I przez wieki mieszkaliśmy wspólnie, tylko miejmy świadomość, że to są dwa różne byty. Druga rzecz. Rzeczywiście my mamy pecha, że żyjemy w bardzo trudnym położeniu geopolitycznym. Z jednej strony Niemcy, z drugiej Rosja. Każdy ma jakieś roszczenia i apetyty na Polskę i ma pomysły, jak nas zagospodarować dla siebie. No więc Stany Zjednoczone wydają się tutaj takim sojusznikiem dla nas pewnym i mocnym. Problem tylko jest taki, że Stany Zjednoczone no, są sprzęgnięte z Izraelem. No, nie da się rozłączyć tych dwóch bytów, stąd ta nasza spolegliwość wobec Izraela. My nie możemy za bardzo się postawić, no bo Izrael grozi, że w takim razie wasz sojusznik się wycofa. I tak było z ustawą o IPN-ie, prawda? Pod tym wpływem to była dyskusja o rozmieszczeniu wojsk amerykańskich na wschodzie Polski. No i cały czas jesteśmy trzymani w szachu. Ale mimo to myślę, że strach jest i taki lęk, bo tu jest lęk, a nie tylko strach, jest najgorszym doradcą, bo wszyscy są w stanie nas zaszczuć. To już jest kwestia wojny informacyjnej. Rosja jeszcze bardziej będzie podkręcać nasze obawy, żebyśmy... I inni szatani są tu widoczni, tak, jak mawiał Jarosław Kaczyński. Mam takie nieodparte wrażenie, ale to ja powiem coś takiego. Ja jestem wyznawcą takiej teorii, bardzo często butowany zresztą przez niektórych moich kolegów, nie tu redakcyjnych, ale innych, że trzeba było wtedy, kiedy był szczyt afery z IPN-em, prawda? Kiedy był szczyt afery z ustawą reprywatyzacyjną wtedy autorstwa Jakiego, ale i kwestie IPN-owskie były z Patrykiem Jakim łączone. Jak to było robione, to jest inna kwestia, ale może trzeba było to wtedy uchwalić. W szczycie tego jazgotu, w szczycie tego konfliktu, nie. Uchwalamy jakąś formułę reprywatyzacyjną, oczywiście możemy ją potem w jakiś sposób uaktualniać, nowelizować i tak dalej. Robimy ustawę o IPN-ie, czekamy, co będzie dalej. Ja wiem, że to jest radykalna teoria, ale trochę tak robi Orban. Orban rzuca coś na stół, albo ten stolik wywala, albo buduje mur, albo strzela, a potem patrzy, kto wstanie z tej podłogi i mówi, dobra, to teraz rozmawiamy. Niestety patrzymy na Orbana, politycy krajowi starają się naśladować Orbana, ale obawiam się, że brakuje im tego atrybutu, który ma Orban, mianowicie tego atrybutu, który nazywa się cojones. I może brzmi to brutalnie, ale tak jest, po prostu Orban jest konsekwentny w przypadku polskiej polityki. Tej konsekwencji brakuje i brakuje jeszcze jednej cechy. Dobry polityk powinien być przewidywalny. Niestety tutaj tej przewidywalności nie ma. Ja powiem szczerze, że kiedy rozmawiamy jako reporterzy sejmowy z politykami, to już w kuluarach, może żeby nie cytować bezpośrednio, słyszymy takie opinie, no my myśleliśmy, że z tymi Żydami jest jednak lepiej. No, że my mamy jednak te lepsze stosunki z Izraelem. No jesteśmy zaskoczeni. No teraz są zaskoczeni, nie wiedzieli wcześniej, jaka jest narracja, jaki jest klimat. Nie niepokoiło ich to, że żeby zyskać, żeby plusować w kampanii wyborczej w Izraelu, warto głosić jakieś antypolskie kwestie. Warto nawet takie trzeba akcenty właśnie zaznaczać. No sytuacja dziwna. Dziwi mnie tylko, że ludzie, którzy są odpowiedzialni za państwo, no teraz są zdziwieni. Polityk nigdy nie powinien wypowiadać takich słów, że jest zaskoczony. Słuchajcie, to wyobraźmy sobie tego, może jedno zdanie tylko powiem. Wyobraźmy sobie teraz, że jest kampania wyborcza w Polsce, tak? I gramy antysemityzmem. I na przykład, nie wiem, Platforma prześciga się z PiS-em w antysemickich hasłach. Jakaś ekstrema jeszcze dochodzi do głosu, która jeszcze głośniej mówi. Nie wiem, twierdzi, że nie było Holokaustu, że to wszystko wymysł żydowski. Wymyślam political fiction, ale wyobraźmy sobie, co by było na świecie, gdyby najważniejsze partie w Polsce prześcigały się w antysemityzmie jako elemencie, traktowały to jako element kampanii wyborczej. To mnie uderza, przepraszam, można byłoby... Zauważmy, że antysemityzmem nazywa się dzisiaj coś, co jest zwykłą obroną własną. To znaczy, zostajemy oskarżeni czy przez przedstawicieli Izraela, czy Stanów Zjednoczonych. Spójrzmy tylko na tę konferencję. O jakieś najgorsze rzeczy i zbrodnie. Mówimy, że to nieprawda i to już jest określane mianem antysemityzmu. Zostaliśmy zapędzeni naprawdę już w taki kozi róg, że nie możemy kompletnie nic powiedzieć, ale jeszcze większym grzechem jest to, że wewnątrz Polski nie ma takiej jasnej, zbiorowej pewności, kim my jesteśmy, bo o ile no, jednak świadomość elit i świadomość ogromnych rzesz Polaków, którzy myślą po polsku, ich serca biją po polsku, wiedzą,
co zrobili dla Żydów Polacy i w ogóle znają polską historię, po prostu tą bohaterską, mężną i ofiarną. Natomiast jest też grupa ludzi, która robi wszystko, żeby nas odrzeć z tego bohaterstwa, z pamięci historycznej. No jeżeli mamy Muzeum II Wojny Światowej, w której nie ma mowy o Pileckim, nie ma mowy o Kolbe. Mamy Muzeum Polin, w której nie ma o udziale Żydów w aparacie represji powojennym, prawda? A no właśnie, a do Auschwitz cały czas na obchody nie jest zapraszana rodzina Pileckiego. No to o czym my mówimy, jeżeli nie ma tu spójnej narracji, bardzo mocnej, której żadne takie podskakujące nawet wewnątrz Polski media nie będą w stanie zaatakować, czy tam no, nie będą mieli śmiałości, żeby podnieść na to rękę, no to tym bardziej nie będziemy w stanie kolportować tego przekazu prawdy. Ale te miejsca są eksterytorialnymi instytucjami niepodlegającymi polskiemu prawu, mam wrażenie. To jest właśnie Muzeum Państwowe. Muzeum Państwowe właśnie w Auschwitz. Mówię o Muzeum Polin, mówię o Muzeum do pewnego Europejskie będzie, Centrum Solidarności. To może nie będzie podlegać również finansowaniu ze strony właśnie, państwa. No właśnie. I to jest właśnie ta niekonsekwencja polityków. Środki, no. Jako publicyści mamy to szczęście, że nie reprezentujemy ani partii, ani rządu i nie musimy służyć tym organom i możemy sobie pozwolić na więcej. Tak jak Stańczyk, który mógł sobie pozwalać na więcej, tak samo my jesteśmy w tej chciałbym być takim mądrym błaznem. Powiedzieć otwarcie, że teraz co powie wicepremier Gliński chociażby w sprawie finansowania tychże instytucji. No bo wcześniej podnoszono to niemal jako pozytyw, jako argument mocny na rzecz tej ekipy, że te instytucje, które promują izraelską, żydowską pamięć, no są jakby finansowane, są naprawdę, tam zostały wstrzyknięte olbrzymie środki finansowe. Może warto tu dokonać pewnej rewizji, może trzeba patrzeć na historię przez polskie okulary, a nie przez okulary, które podstawia nie daj nam Boże, no o Izrael, czym ty mówisz? No przecież zaraz tutaj z tego programu zrobił antysemickie centrum informacyjne. No jak to? Przecież musisz myśleć tak, jak chce tego głównie niestety ekstrema żydowska, a nie tylko polski. Pytanie, interes. Kto będzie krytykował? Czy teraz będzie krytykowała Nowogrodzka, czy też inne ośrodki, łącznie z Gazetą Wyborczą? No cholera, to jest i więcej krytyki, tym lepiej. Zaznaczmy jeszcze jedno, że środowiska żydowskie, nawet te polskie, też nie są jednomyślne. I część, która robi wszystko, żeby wyciągnąć z ministerstwa pieniądze, ze skarbu, jakby na własne inicjatywy, to jest jedna grupa, ale są i tacy przedstawiciele środowisk żydowskich, którzy mówią, to nie jest właściwe, nie w ten sposób powinna wyglądać nasza współpraca polsko-żydowska. To dobrze, że ministerstwo to robi, ale może to idzie na niewłaściwe cele po prostu. Więc pilnujmy pamięci o polskiej historii, bo inaczej wszyscy nas rozjadą. Dobra konkluzja, bo ja zastanawiałem się nad tym, bo chciałem was jeszcze spytać, a to banalne pytanie, jak możemy z tego wyjść, ale to z tego impasu, no ale to można byłoby mówić kolejne dwie godziny, tak, żeby edukować, rozmawiać, pokazywać się i tak dalej. Natomiast na Boga żywego mamy kupę pieniędzy, przepraszam, to nie jest biedny kraj. Gadanie, że Polska to mały, biedny kraj, przepraszam za wrażenie, za dół Europy, mamy kupę szmalu. Przecież my możemy wykupywać średnio co miesiąc wielkie dwustronicowe wkładki w największych gazetach na świecie, najbardziej opiniotwórczych, o Izraelu nie wspomnę. Dlaczego my tego nie robimy? Wygodnie jest się położyć na leżakach w Miami. A no właśnie, to jest kolejne zadanie. Nie chciałbym tego do leżaków sprowadzać, ale to dobry symbol, to prawda. Ale po to pamiętajmy, po to powstała Polska Fundacja Narodowa. Przecież za Platformy wszyscy narzekaliśmy na to, że mamy piękną historię, nie wiem, wielkie postacie, wynalazców. Polacy naprawdę ogromną rolę odegrali w wielu krajach świata. Nikt o tym nie wie, więc należałoby wreszcie uświadamiać. I to nie tylko w kwestii, nie wiem, naszych dokonań wobec Żydów w czasie II wojny, ale to Polacy mają piękną kartę przez wieki pisaną. Polska Fundacja Narodowa miała na celu chronić dobrego imienia Polski, pokazywać obraz, prawdziwy obraz Polski na zewnątrz, przekonywać dzięki temu też i inwestorów do nas. Nic z tych rzeczy kompletnie się nie dzieje. Więc to, co mówisz, kupować jakieś wkładki, ogłoszenia, nie wiem, w Haredzu się powinna pojawić na 5 szpaltach co najmniej lista
300 Polaków, którzy uratowali Żydów. I zapłaćmy za dodatek historyczny. Oczywiście, państwa mniej potężne nawet niż Polska potrafią o to dbać, chociażby przedstawiciele tej diaspory. A propos wykupienia takiej strony, to przypomina mi się akcja, jaką zorganizowała celebrytka, może znana z innych rzeczy, Kim Kardashian, która w dużej gazecie wykupiła całą stronę wspominającą o ludobójstwie Ormian dokonanym przez Turków. Piękna inicjatywa. No szkoda, że my nie mamy takich swoich przedstawicieli w Stanach Zjednoczonych. To kupmy sobie jakąś Barbarę Streisand albo inną żydowską aktorkę i z całym szacunkiem zróbmy to po prostu tak, jak to się robi profesjonalnie. To dyskusja, drodzy państwo, dziennikarska, więc my używamy takich czasami tutaj skrótów, ale no właśnie. No. Były takie próby, to chyba PFN jednak wypuszczał te filmiki. Tak. Aktorzy mówili o Polsce i świetnie. Tylko że po dwóch to się jakoś skończyło. Mam wrażenie, że czasem więcej robią blogerzy za darmo, z własnej inicjatywy w internecie. Tak, wypuszczają dużo więcej. Tak, no niż PFN. Pamiętacie, wystarczyło przetłumaczyć wystąpienie pani premier Szydło. I co wszyscy mówili o Polsce przez wiele tygodni, więc może czasami wystarczy przeszukiwać internet i pewne rozwiązania kopiować. Stefan Thompson, który robi świetną robotę, tak. Też jego spot, który zdobył serca wielu ludzi na całym świecie, a po prostu wystarczyło usiąść przed kamerą i płynną angielszczyzną powiedzieć, o co w tym wszystkim chodzi. Pamiętacie takich dwóch blogerów australijskich, jeden polskiego pochodzenia, jak oglądają spot IPN-owski w czapeczkach do tyłu, młodzi ludzie bardzo modni bardzo w Australii, opowiadają: Chryste, co to za historia, nie widzieliście, oni walczyli ze wszystkimi, to było w ogóle niebywałe. Ja pamiętam, dużo na portalu W Polityce oddaliśmy pola. Drodzy państwo, no i to właściwie chyba tyle, bo jeszcze chcieliśmy porozmawiać o pomniku księdza prałata Jankowskiego, ale chyba już nie pogadamy, bo czasu nie mamy, ale no dobrze, to zobaczymy za tydzień. Będziemy o tych sprawach bardzo wiele jeszcze mówić dzisiaj, ale również w portalu W Polityce.pl, do którego państwa bardzo serdecznie zapraszam. A moimi gośćmi magazynu Kolegium byli Marzena Nekiel i Aleksander Majewski. No to tyle, drodzy państwo, a widzimy się za moment po króciutkiej przerwie.